Celem prezentacji jest zaproponowanie zadań mających na celu doskonalenie zachowań zawodnika rozgrywającego zarówno w obszarze kompleksu ofensywnego, jak i defensywnego. Wychodzimy z założenia, że pomimo pewnych niedostatków technicznych młodych siatkarzy, ten specjalistyczny trening wydatnie przyczyni się do poprawy gry zawodnika rozgrywającego m.in. w takich elementach jak przemieszczanie się do miejsca wystawienia piłki oraz piłek oddalonych od siatki po ocenie trajektorii dogranej piłki, koordynacja odbicia, przejście z działań ofensywnych do defensywnych, przemieszczenie do miejsca wystawienia piłek z wystawieniem przodem do strefy czwartej.